Z Księżyca. Tak jak Janka z Księżyca. Dobrze. Zaczynam. Kółeczek. Dzisiaj jestem taka jak pani profesor trochę. Nie. Spokojnie. Nie będę krzyczeć. Się cieszę, że coraz więcej osób nagrywa ASMR, bo macie przynajmniej dużo różnych innych też ciekawych osobowości do oglądnięcia na ekranie. Nie tylko tam jakaś część, tylko już coraz więcej idzie. Dobrze idzie. Cisza, spokój, ferie.
Czasami właśnie mam takie.
ciemne. Ja później tylko wykonturuję. Wyszczuplę buziaczkę twoim kolanom. Nie no, przecież nie mówię, że jesteś gruba. Wykonturuję tutaj. Przyciemnię w miejscach. No, poczekaj. No już. Popatrz do góry. Słońcu jak skwareczki. No, dobra. Pięknie. Super. Pokaż. Popatrz bokiem tak. A nie, dobrze jest. Myślałam, że tutaj taka linia została, ale dobrze jest. No to dobra. Potrzebuję, żeby to oko musnąć. Oczyszczę go z poprzedniego cienia, bo nie chcę, żeby mi się jakiś niepożądany kolor tu mi wdał. No ja lubię malować buźkę. Słuchaj, no ja bez makijażu to wyglądam jak turnip. No. Słuchaj, idę do pracy, idę do ludzi. Ja też muszę wyglądać jak człowiek, nie? Każdy też patrzy na mnie jako na makijażystkę, jak ja wyglądam. No pomyśl sobie, idziesz do makijażystki, a ona ma na przykład rozciągnięty swetr z dziurą, a makijaż w ogóle go nie ma. Na przykład. Czy nawet kobieta, która robi paznokcie i nie ma ich zrobionych, tylko obgryzione do... siebie, to jak ma zadbać o klienta?
krzyczała na mnie, jako na człowieka z zewnątrz, że o, jakaś bida przyszła. Tylko rozstrzygnęła to tak psychologicznie, może tak powiem. No, bo wiadomo, jak ktoś szuka pracy, to wiadomo, że nie ma tych pieniążków, tak? Bo to szuka tej pracy, żeby je zarobić. No, chyba, że ma tam odłożone. Mieszam dwa odcienie. Wtedy wychodzi najlepszy kolor. Nie wiem, czy inni też tak robią. I od razu mówię, nie jestem makijażystką dla osób, które będą oglądać. Nie robię tego. Maluję tylko siebie. No i to mi jakoś to wychodzi. Metodą prób i błędów. No i to też nie jest jakiś taki bardzo profesjonalny czy drogi. Ta paletka na Allegro za grosze. 10 zł bodajże dam za nią. Nie mam drogich kosmetyków. Mam zwykłe. Mam zwykłe. Mam nawet mam tutaj cenę. 2,50 euro. Akurat je w Dublinie kupiłam, w Primarku. No to jest 8 zł na nasze. Chyba za 8 zł też kupimy dziennie tutaj w Rossmanie. Chociaż nie wiem. Nie patrzyłam. Maluję, maluję. Że mi oka nie uczulają. Dobrze. Hejku, mam nadzieję, że was nie zanudziłam. Dobrze, tutaj pięknie. Posypało się troszkę tu w kąciku. No i już. Drugie. No i co? Zamknij oczko.
z makijażu jesteś ładna. To nie chodzi o to. Bardzo ładnie. Zobacz sobie jeszcze na lusterku. Idź tam do światła. Dziennego. No. Dobrze jest. Pięknie wyglądasz. Czekaj, te rajtki ci jeszcze zaraz dam. Dobrze, przypomniałam sobie. No jak masz błyszczyk, to ja mam, widzisz, taki perłowy w sumie. Ty masz swój, wolisz. No, ja też myślę, że szminki to każdy powinien swoje sobie używać. No. Masz ulubioną taką różową. No i pewnie. Będzie pasować idealnie do tego wszystkiego. Ślicznie to wygląda. Dobrze. Cieszę się, że się